Czołem. Posłuchaj mojej krótkiej refleksji na podstawie wersetu z Księgi Mosa, rozdziału trzeciego, wersetu trzeciego. Czy mogą iść razem dwie osoby, które się ze sobą nie spotkały? Tutaj chciałbym poruszyć aspekt małżeństwa, który jest bardzo ważnym aspektem dla każdego z nas. Dlaczego o tym chcę powiedzieć? Przede wszystkim, aby zrozumieć, czym, czym jest spotkanie. Spotkanie z dwoma osobami polega na dotknięciu serca. Sercem to jest prawdziwe spotkanie. I żeby to uczynić, trzeba być otwartym na drugą osobę. Trzeba chcieć drugą osobę poznać. Więc ten fragment również pokazuje nam, że jeśli nie poznasz. Drugie osoby, jeśli nie chcesz drugiej osoby poznać, to nie możesz z nią iść. Jeśli idziesz z drugą osobą, ale ona jest dla ciebie obca, bo nie chcesz jej poznawać, to idziesz przy niej. Ale idzie ci innymi drogami. Możesz się w dowolnym momencie odwrócić plecami do tej osoby i pójść w swoją stronę. Lecz żeby spotkać się prawdziwie, musisz chcieć. Poznać tę osobę i czynić wszystko, aby to zrobić. Aby to się stało obecne w twoim życiu. Aby to było w twoim życiu. I ta relacja serca do serca. Relacja pełna przyjaźni. Wtedy można iść razem. Można iść razem, kiedy się siebie nawzajem poznajemy. Ale żeby to również uczynić, trzeba chcieć poznać siebie samego. Nie można poznawać drugiej osoby, jeśli nie chcemy poznać siebie. Oczywiście poznanie siebie jest stosunkowo prostsze. Z tego względu, że poznajemy siebie, kiedy poznajemy Boga. Bo Bóg odkrywa, na, odkrywa nam prawdę o nas samych. Wtedy, kiedy my budujemy z Nim głęboką relację. Teraz możemy przejść z tego, aspektu, z tego aspektu małżeństwa, który jest bardzo głęboki. Możemy przejść na aspekt posługi drugiej osobie. Do posługi drugiej osobie trzeba mieć relację z Bogiem. Im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej możemy pomóc drugiej sobie. Tym większa jest siła tej posługi. Ten fragment nam również o tym mówi, również nam to pokazuje, że jeśli spotykasz się z Bogiem na tyle, na ile się z Bogiem spotykasz, na tyle idziesz z Nim, a zatem na tyle jesteś w stanie posługiwać drugiej sobie, na tyle jesteś w stanie drugą osobę przedstawić Bogu, na tyle jesteś w stanie drugą osobę doprowadzić do Boga. Więc Warto poświęcać czas na budowanie relacji z Bogiem, poświęcać czas na słuchanie Boga, poświęcać czas na trwanie z Nim, na trwanie przy Nim, na słuchanie sercem Jego serca i na rozmawianie, gdyż wiemy, że rozmowa, prawdziwa rozmowa, rozmowa serca buduje relacje. Odkrywa prawdę o nas samych i pozwala na to, abyśmy my przyjęli prawdę o tej drugiej osobie. Więc tutaj warto oddawać Bogu chwałę, uwielbiać Boga, ale prosząc Boga o to, aby On uwielbił się w nas, aby to On uczył nas uwielbienia. Myślę, że nie będę wchodził dalej, głębiej w, w ten temat tym razem. Lecz zostawiam cię z tym z taką z taką refleksją. Na ile chcesz spotkać się z Bogiem, na tyle chcesz, by Bóg się tobą zajął. Na tyle chcesz, by Bóg się tobą zaopiekował. Na tyle chcesz być zdrowy. Na, tych, na tyle chcesz być prawdziwie wolny, a na ile chcesz spotkać się z Bogiem, również na tyle chcesz spotkać się z sobą samym, na tyle chcesz poznać prawdę o sobie. I dotykając tego aspektu małżeństwa, na ile chcesz otworzyć się przed drugą osobą, na tyle pozwalasz, by druga osoba poznała Ciebie. I na tyle, na ile wkładasz serca, w tę relację, na tyle ta relacja jest prawdziwie żywa. Na tyle prawdziwie ją budujesz. Bo prawdziwa relacja ma fundament miłości. Więc prawdziwa relacja zawsze jest budowana na fundamencie miłości, otwartości serca i stawania w sercu. Pokorze swojego serca, stawania w prawdzie i pozwalaniu na to, aby prawda oczyszczała również nasze serce. Więc w tej krótkiej refleksji skupiliśmy się na tych dwóch aspektach: małżeństwa i posługi. Oczywiście małżeństwo wią wiąże się z tym aspektem posługi, gdyż każde małżeństwo jest otwarte na posługę. Innym ludziom. Do zobaczenia następnym razem. Tu jeszcze można by dodać, jeśli jeszcze jesteś ze mną, to, to pozostań tu jeszcze, można by dodać, że im bliżej jesteś do swojej żony czy, czy do swego męża, tym Lepiej razem posługujecie, to większa siła waszej posługi.